materiale, o, będzie troszkę na temat Meksykana. Owszem, tak jak mówiłem, lubię oglądać jego filmy, lubię Meksykana, jakoś przypadł mi do gustu. A dlaczego? Dlatego, że dużo wcześniej, zanim byłem żonaty, to prawdę mówiąc, też tak żyłem troszkę, jak on wcześniej, zanim teraz wyszedł na prostą. Też tak trochę żyłem i też cały czas alkohol, koledzy, znajomi, alkohol i alkohol, nie? I o mało nie zostałbym alkoholikiem też, nie? No i tak jak mówiłem, no, ja też troszkę tak się wcześniej za młodu, jak to powiedzieć, też alkohol, też znajomi, koledzy. No i któregoś dnia było już tego za dużo, ja sobie już wtedy sam uświadomiłem, że jak tak dalej będę robił, no to do niczego to nie dojdzie, tylko będzie gorzej, tak. No i postanowiłem, że nie będę, kurwa, tak się bawił, cały czas pił, bo to jest niedobrze, bo zejdę na psy, nie? Ja wtedy zrezygnowałem w końcu, raz na jakiś czas tylko się napiłem, no ale wtedy co jak to piłem, jak piłem alkohol, to powiem wam, że było tego dużo, kurwa, dużo, codziennie. A jak przychodził weekend, to na piątek szedłem do znajomych, wieczorem zaczynaliśmy pić do godziny 4 rana. 12 pierwsze się budziło u tego znajomego, nie? U tych znajomych. Kaca się leczyło tam kawą, ten. I godzina 17 przychodziła i z powrotem znowu to samo było. Tak potrafiło być przez 3-4 dni. Więc niestety, ale dużo alkoholu się piło. To też nie był taki normalny alkohol, bo to był jakiś taki gościa miał Ruska u góry, który spirytus sprzedawał. To się rozcieńczało i się piło. Także powiem wam, że za dużo tego wszystkiego było. W końcu przestałem, zerwałem z tym. Ale oczywiście też zerwałem kontakt z tymi ludźmi wszystkim. Wolałem sobie znaleźć jeszcze kobietę, żeby mieć dzieci, żonę i tak właśnie do tego brnąłem i tak udało się. No teraz i tak zdrowie zaczyna już nie za bardzo być jak powinno. Czekajcie, bo akurat telefon mi dzwoni. Tak, słucham. Znaczy mi chodziło tylko o to, żebym nie robił samemu, nie? Żeby... No, znaczy mam starego urlopu 2 dni. No to zróbmy tak, że bo ja na przykład jeszcze 19, nie wiem, który jest 19. 19 mam jeszcze USG. To wtorek jest, następny tydzień jeszcze, nie? Za 2 tygodnie, no właśnie. No a w przyszłym tygodniu też jeszcze mam lekarza, a potem zaś jeszcze jakieś inne, bo... Znaczy nie, no ta pani powiedziała, że jak tak w miarę się nie czuję źle, no to mogę iść do pracy, nie? No to tak myślałem, no mogę iść, no kurde, czemu nie? No...
No to najwyżej te 2 dni na poniedziałek, wtorek przyszłego tygodnia urlop. A zobaczymy. We wtorek będę wiedział, czy trochę będzie lepiej ze mną, czy jak tamten, bo ja w poniedziałek będę u lekarza, dodatkowo wiedział z tymi badaniami. To na pewno. Ja się tylko obawiam, żeby to nie była cukrzyca, bo u mnie w rodzinie jest cukrzyca, więc się boję o to. No dobra. Na razie tylko do wtorku, nie? Tak. Dokładnie. No, do usłyszenia. Kurwa, kierunkowskaz się, kurwa, pajacu załącza, ty debilu, kurwa. Pierdolony. No i wiecie co, i dlatego właśnie lubię oglądać Meksykana. Meksykano mi przypadł do gustu, do oglądania i lubiłem zawsze go oglądać, jak od momentu tam nagrywał, jak chodził po dachach. I ja wtedy jeszcze nawet nie zauważyłem, że on tak pije, nie? No tam wcześniej nie wiedziałem, że on tak chleje, że on tak dużo pije, że jest alkoholikiem. Wiecie, no nagrywał, to sobie o tym gadał, to z tamtymi, to z tym. I podobało mi się fajnie i dlatego mi przypadł później do gustu, dlatego że no miał takie fajne filmy, no czasami sobie pochodził, pogadał i fajnie tak czasami sobie obejrzeć taki film, nie? No także wiecie, no Meksykano ten wyszedł na prostą przez to, że o mało nie przekręcił się, trafił do tego szpitala, posiedział w tym szpitalu i mu powiedzieli, że jak chce żyć, to po prostu musi rzucić po prostu ten alkohol, nie? Alkohol, te nawyki, jakie miał. No i słuchajcie, no i powoli zaczął się ten tymi wodami, sokami poić, przestał palić na jakiś czas, ale wiecie, no palenie to jednak nie udało się rzucić, widzicie, z płotem wrócił do palenia, ale przestał pić i powiem wam szczerze, że wierzę mu w to, że przestał pić, dlatego że też mam takiego kolegę, z którym pracuję, który codziennie pił w pracy nawet. Pił codziennie, był alkoholikiem, tak? Palił jeden za drugim. Jak kończył palenie, tak następnego i cały czas palił. Rzucił wszystko, bo też miał tak się mu zdarzyło, że w szpitalu przez 2 miesiące siedział. I niestety powiedzieli mu, musi to wszystkie używki rzucić, bo inaczej albo chce żyć, albo będzie po nim, nie? No i rzucił to wszystko. Do dzisiejszego dnia nie pali, nie pije, nie odżywia się, nawet nie może się odżywiać tłustym, smażonym i ten, wszystko gotowane, wszystko te. I przeszedł na całkowitą dietę, i człowiek jest jak ujął ten, tak, że jest zdrowiusi, nic mu nie ma. Znaczy, no tam jakieś leki musi brać, nie? Bo niestety sobie zniszczył te zdrowie. Ale wiecie, pożyje sobie teraz długo. I tak samo Meksykano też rzucił to wszystko. No jedynie tego palenia nie rzucił. Ale wiecie, przestał pić. Przestał pić. Jest ok. I cóż, no i wyszedł na prostą przez to, tak? Wyszedł na prostą, polepszyło mu się wszystko, całe to życie. Lepsze lajty robi, live'y. Dobra, nieważne jak to tam, kurwa, powinno być live'y albo streamy. Robi lepsze streamy, lepiej to wszystko wygląda. Lepsze nagrywanie, stać go na wszystko, tak? To jest jednak taka praca, no. Z tego co zauważyłem, to dużo osób tak właśnie w ten sposób też pracuje. YouTuberów, którzy,
którzy ten, którzy tylko i w ten sposób, no wiecie, mają te dochody na życie, więc tak to wygląda. Kurwa, nie mów mi, że kurwa tam jest zamknięte do kurwy nędzy, jebany kutasie pieprzony. Fuck. Kurwa, stanął inaczej, to bym pewnie tam się zmieścił, ale kurwa, niektórzy tak stają, że ciężko się potem zmieścić w jakieś miejsce, chociaż może i się zmieszczę. Ty, zmieściłem się, dobra, było tyłem lepiej zaparkować, ale dobra, chcę zobaczyć, bo tam coś mi się wydaje, że ten pieprzony bank jest kurwa zamknięty, nie?